Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania. Niestety witamy w trzeciej, finałowej już części. Musimy kończyć naszą dyskusję, ale przed państwem jeszcze kilka minut, a w studiu są razem z państwem i ze mną dr Krzysztof Lidl, kolegium Civitas, inspektor Mariusz Ciarka, Komenda Główna Policji i nadkomisarz Marcin Miksza, były przykrywkowiec, były oficer Centralnego Biura Śledczego Policji. Panowie, mówiliśmy o CBA, mówiliśmy o prowokacjach policyjnych, mówiliśmy o działaniach przykrywkowców i tak zastanawialiśmy się również na temat etyki policjanta, do czego może posunąć się funkcjonariusz, gdzie jest ta niepisana granica, której nie może przekraczać, kto ją ustanawia, czy te przepisy wykonawcze są na tyle precyzyjne, że policjant ma tutaj pełną swobodę poruszania się na tym obszarze. Może pytanie teraz do Marcina Mikszy. Jak to było w twoim przypadku? Czy czułeś się zawsze pewnie? To znaczy wiedziałeś, gdzie jest ta granica, którą sam sobie ustanawiałeś i której nie mogłeś dotknąć? Jak to wyglądało w praktyce? Powiedz proszę na tyle, na ile możesz. Zawsze jest ta chęć zrobienia, zrealizowania pozytywnie sprawy. Tak jak mówiliśmy wcześniej, te wszystkie metody zostały popalone i to w głowie tego policjanta jest to, by tą sprawę pozytywnie zrealizować. No niestety, bandyci wyedukowali się już dzisiaj, oni są, tak jak powiedziałem wcześniej, krok przed nami, natomiast te przepisy, możliwości policjanta, one są cały czas ograniczone. Zawsze balansujemy na tej granicy takiej, by tego nie przekroczyć. Nie jest to naprawdę łatwe. Nawet jeżeli ten błąd gdzieś się popełni, no to ocena powinna być jednoznaczna, w jakim zamyśle, w jakim zamiarze policjant... A co rozumiesz przez błąd w tym przypadku? Tak naprawdę kwestia interpretacji danych zachowań, kwestia, no skupiamy się na kwestii przykrywkowej, ale kwestia chociażby zadaniowania źródła, kwestia odbioru od niego tych informacji, kwestia zrealizowania tym źródle informacji. Bardzo często, chociażby w naszym przypadku, jest tak, gdzie to źródło stało świadkiem w sprawie i no, chcąc się wybronić z pewnych kwestii, zaczyna sobie opowiadać różne legendy, mchu i paproci. W naszej ocenie nie przekroczyliśmy żadnych uprawnień, nie popełniliśmy przestępstwa, natomiast w ocenie prokuratury tak też się stało. Czyli ta kwestia interpretacji tych przepisów, nawet jeżeli gdzieś padło jedno słowo za dużo, no to nie był to taki cel, by sobie jakąś prywatę wykonać, tylko by tą sprawę pozytywnie zrealizować. Pan inspektor twierdzi, że dzisiaj ta pomoc tym funkcjonariuszom jest zupełnie inna, lepsza, mogą czuć się bezpiecznie. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, my tego bezpieczeństwa nie czuliśmy. Dzisiaj o tyle jestem mocniejszy w swoich wypowiedziach, bo znam materiały sprawy. Wiem, jak były stosowane kontrole, jak to wszystko było szyte. Wiem, na bazie czego pani prokurator budowała akt oskarżenia. No, powtarzam się po raz kolejny, kuriozum totalne tak naprawdę, wypruwanie tej roboty, niszczenie normalnym, uczciwym ludziom życia, kariery zawodowej, już pali chustą karierę zawodową, tu kwestia chociażby życia tak naprawdę. Nie ma, w mojej ocenie, myślę, że tu pan Mariusz się ze mną nie zgodzi, w mojej ocenie ci policjanci nie są do końca tak naprawdę bezpieczni, bo pomoc przełożonego to jedno, natomiast prokuratura to drugie. Nie zawsze to jest kompatybilne, czyli nie zawsze jak przełożony wstawi się za tym policjantem, to prokuratura go wysłucha. Najczęściej jest tak, że wypychają po prostu sprawę. Ja się absolutnie nie zgadzam, bo mnóstwo przykładów podałbym, które znam osobiście, gdzie no te zarzuty zbyt szybko i zbyt pochopnie są przedstawiane policjantom. Zresztą jakbyśmy odwołali się do badań, jeżeli chodzi o najbardziej te stresujące zawody, no to policjant jest w czołówce, między innymi ze względu na duży nacisk odnośnie dyscypliny i tych uwarunkowań prawnych, że musi postępować wręcz idealnie. I być może to jest też troszeczkę taki błąd, że my za bardzo wyidealizowaliśmy obraz policjanta, który wydaje się przeciętnemu odbiorcy, który ogląda telewizję, że to jest policjant, który tylko do czynienia ma z osobami niewinnymi, grzecznymi, spokojnymi. Już nie chcę dawać bardziej poważnych przykładów, ale naprawdę ci policjanci, zwłaszcza na ulicy, do których mam ogromny szacunek, oni pracują w największym często brudzie, są w takich miejscach, gdzie niektórzy przez całe swoje życie nie byli i nie będą i nie zobaczą czegoś takiego. Ja sam jeszcze pracując w służbie kryminalnej czasami spotykałem takich osobników i takie meliny, gdzie w życiu nie myślałbym, że w takich miejscach będę i nikt sobie tego wyobrazić nie może, a na pewno się to nie zmieniło, na pewno jest być może
jeszcze gorzej. Ja dam taki przykład, jak to czasami trzeba niestety postępować, bo mówiliśmy tutaj o etyce, czy to są etyczne, ale czy niekonieczne zachowania, kiedy puka ten grzeczny policjant, ja mówię teraz o prawdziwej historii, a wybieram taki przykład, jeden z takich delikatniejszych, gdzie puka grzeczny, umilony dzielnicowy na taką melinę, puk, dzień dobry, czy mógłby pan otworzyć drzwi, słyszy różnego rodzaju inwektywy, których ja tu nie powtórzę, a przyszedł policjant, który miał tam do czynienia z tą meliną już od dłuższego czasu i mówi, nie rupiaj, otwieraj te drzwi, troszeczkę bardziej, aha, oczywiście, oczywiście, no, no to normalnym językiem trzeba mi powiedzieć, a nie tu przyszła jakaś i mi tam puka i prosi, błaga, proszę bardzo. Czasami po prostu tak policja musi działać, no, no nie powie, dzień dobry, popułk, jest godzina 6 rano, przyszliśmy na przeszukanie, czy pan nam otworzy drzwi, wiedząc, z kim mają policjanci do czynienia, czasami muszą być to naprawdę wydające się z boku jako takie dosyć stanowcze działania policji, ale naprawdę danej sytuacji konieczne. A czy dochodzi na bezpieczeństwo tutaj do skrzytów między na przykład komendą a prokuraturą? To znaczy komendant widzi, że prokurator jest cięty na policjantów i po prostu podejmuje jakąś interwencję. Oczywiście nie mówimy tu o jakichś nielegalnych naciskach, ale o próbie jakiejś stanowczej rozmowy. To znowu ten czynnik ludzki. Są i prokuratorzy, którzy są propolicyjni, którzy rozumieją, jak wygląda ta praca czy służba policjanta. No i są pojedyncze osoby, które niestety do końca nie rozumieją, przedstawiają zbyt łagodnie i nie boję się tego powiedzieć, bardzo często pod wpływem mediów zarzuty, gdzie już na etapie przedstawiania tych zarzutów ci policjanci po przesłuchaniu słyszą, proszę się tak bardzo nie przejmować, myślę, że to w sądzie padnie. No to skoro sam prokurator nie jest przekonany do tych zarzutów, skoro sam sugeruje policjantowi, że to w sądzie padnie, to po co w ogóle ta cała historia? Czy to też jest, jeżeli wejdę w słowo, to też jest taka kwestia, że powiem nagonki, ja wiem sam po swojej sprawie, gdzie pojechałem na przesłuchanie do pani prokurator i ona mówi, panie Mikrze, tyle się pana słuchałem, że musiałem to wszystko dzielić na cztery. No, była to dla mnie niesamowita konsternacja, bo zastanawiałem się, co ta kobieta mogła się o mnie nasłuchać, że ona to wszystko dzieliła tak naprawdę na cztery, tak, czyli ja tu zawsze do tego będę wracał, jest to biuro spraw wewnętrznych w policji, które no, w znacznym stopniu powinno angażować się w każdego typu takie właśnie sytuacje, gdzie ten policjant czuje zagrożenie, czy choćby są groźby pod jakimś pod jego adresem, czy to są jakieś inne interwencje przeprowadzane, tak, czyli wyciąganie konsekwencji w stosunku do tych ludzi, którzy się tego tak naprawdę dopuszczają. Kolejna kwestia jest taka, proszę mi powiedzieć, ilu prokuratorów poniosło konsekwencji za zniszczenie życia człowiekowi, policjantowi? Ja o takiej sytuacji nie słyszałem, a było tego multum, sprawy ciągnęły się latami, prokurator dochodził sobie w stan spoczynku, miał się świetnie, dobrze, a gliniarz po 10, 15, 17 latach się wybronił, był czysty. No, chyba najbardziej sztandarowy przykład Piotra Wróbla, no, człowieka, dokładnie, który zwerbował masę, uzyskał status celebryty, świadka koronnego, a tymczasem Piotr Wróbel miał skręcony cały karierę zawodową. Patologiczny przykład, w ogóle coś strasznego, tak, z bandziora do celebryty, życie ludzkie zniszczone po tylu latach ciężkiej pracy, zaangażowania, i to też pokazuje policjantom w pewien sposób, że tak naprawdę czasami lepiej odpuścić, przymknąć to oko, nie wchodzić, unikać, nie być zbyt nadgorliwym, by nie zapłacić tej najwyższej tak naprawdę ceny. Ja też mam kontakt z niektórymi chłopakami, oni mówią, no ale powiedz po co, zobacz, orałeś, biegłeś i przewróciłeś się, tak, to lepiej sobie spokojnie przejść, lepiej sobie spokojnie z tymi stricte zgodnie z tymi kanonami sprawę realizować, wyjdzie to wyjdzie, nie wyjdzie to nie wyjdzie. Dla mnie podchodziłem zawsze z ogromnym zaangażowaniem do każdej sprawy, sobie nie wyobrażam, żeby ona miała mi nie wyjść. Ja wierzę, że tak samo jest dzisiaj, tak, tylko ta chęć, możliwość podejmowania przez policjantów, przez też w ogóle innych funkcjonariuszy jest, myślę, no, bardziej ograniczona, czyli bardziej podchodzą do tego z większym dystansem, bardziej ostrożnością, by tą sprawę zrealizować. No i to mówimy to, co mówimy dzisiaj właśnie, to pokazywanie mediom w mediach tych wszystkich form, metod pracy operacyjnej, no ta robota zrobiła się niebezpieczna. I plus to, co mówi pan Mariusz, jeżeli w Polsce interwencja legitymowania potrafi przysporzyć policjantom takich problemów, gdzie policjant dostaje zarzuty, jest zawieszany, wywalany z roboty, no to coś tu jest nie w porządku. Gdzieś coś to komuś się przygotowało. Pytanie, czy takie przypadki, o których mówimy, mogłyby się znaleźć, mogłyby mieć miejsce na przykład w Szwajcarii, na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy nie szukać daleko, chociażby na Węgrzech? No ja myślę, że one mogą się tak naprawdę w każdym z tych państw wydarzyć. Dużo zależy od takiego pewnego podejścia. Natomiast ja jakbym chciał odpowiedzieć bezpośrednio na pytanie, które pan redaktor sformułował. Ja uważam, że granice, w których funkcjonariusze powinni się poruszać, to są granice prawa.
Natomiast oczywiście, żeby te granice prawa były do zastosowania, na przykład w działaniach operacyjnych, których nie da się interpretować tak, jak się interpretuje kodeks karny. Ja mam wrażenie, że wielu prokuratorów, prawników bardzo często próbuje interpretować zapisy ustaw o działaniach operacyjnych bardzo literalnie, tak jak się ich uczy na studiach, traktować to jak każdy inny przepis. Tak nie jest, dlatego że każdy przepis dotyczący pracy operacyjnej opisuje pewną sytuację, konkretne działanie, ono może bardzo różnie wyglądać. To jest kwestia właśnie tej interpretacji, o której mówimy, i wydaje mi się, że jeżeli zgodzimy się, że tą granicą powinno być prawo, to to prawo musi być bardzo precyzyjne, musi być bardzo dobrze interpretowane, czy odpowiednio interpretowane. Dla mnie w ogóle nie do przyjęcia są mechanizmy w normalnym, cywilizowanym świecie, w państwie prawa, jak się staramy cały czas o sobie mówić, w którym ktokolwiek, czy to jest funkcjonariusz, czy nie funkcjonariusz, któremu się stawia zarzuty, sąd jeszcze się na ten temat nie wypowiedział, a my go traktujemy już jako winnego. Trzeba pamiętać, że to sąd zadecyduje o tym, czy ktoś jest winny, czy nie jest winny. Cała kwestia, która się dzieje, to jest kwestia wyjaśnienia tej sytuacji, prawda? Tych mechanizmów jest bardzo dużo. Już ta praca operacyjna, która dla widzów może być dość zawiła i skomplikowana, ale dla mnie na przykład mechanizm, na którym powinniśmy rozpocząć dyskusję, my mówię o różnych środowiskach. Ja dzisiaj, jako były funkcjonariusz reprezentujący środowisko akademickie, Mariusz jako funkcjonariusz, wy jako dziennikarze, na przykład. Jak pod dużą presją dzisiaj bardzo często młodzi policjanci z niewielkim doświadczeniem rocznym, kilkumiesięcznym, podejmują interwencje na mieście, gdzie pierwsza reakcja świadków interwencji, uczestników interwencji, to jest telefon komórkowy i nagrywanie tej interwencji, prawda, jako tego dowodu takiego świadczącego o tym, że policjant był sprawny, mniej sprawny. Ja nie wiem, czy nie należałoby na przykład zakazać tego typu sytuacji, prawda? Tylko czy w dobie mediów społecznościowych, tego hulającego Facebooka, Twittera, jest to w ogóle możliwe? Czy to nie jest już taki postęp cywilizacyjny, którego nie przeskoczymy? Ale możemy tak się wykoleić przez to, że jest internet, Facebook i to trzeba robić. Tak? Ja myślę, że jeżeli poszlibyśmy w ten mechanizm typu policjant ma tam kamerkę rejestrującą interwencję i to jest materiał, który ma ocenić, czy on zrobił to profesjonalnie, mniej profesjonalnie, nadużył uprawnień, nadużył, a nie czyjś film skręcony bardzo często intencjonalnie i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że z prawnego punktu widzenia dałoby się znaleźć. Jeżeli na przykład posługiwanie się, nagrywanie byłoby karane w jakiś tam sposób, myślę, że w jakiś dałoby się to ograniczyć mimo możliwości technicznych. Ale mówię, jest wiele kwestii, które wymagają jakiejś pracy i zastanowienia nad tym takiego szerszego. Po to chociażby, żeby nie było takich przypadków, o jakich tu rozmawiamy, czy tych, o których słyszymy i bardzo często medialnie nad nimi dyskutujemy, bo one tak naprawdę nikomu nie przynoszą nic dobrego. Jest pan również prawnikiem, może powinniśmy zacząć od stawiania pytań co do przygotowania sędziów, prokuratorów, bo o ile policjant zaczyna swoją praktykę od ulicy, styka się z tymi problemami, można powiedzieć, od spodu, tak w przypadku prokuratorów, sędziów zwłaszcza, mamy do czynienia z taką sytuacją, że ten człowiek żyje w książkach, żyje w teoriach, a co z tym doświadczeniem zawodowym, podczas gdy 30-letni sędzia czy 32-letni wydaje wyrok, opierając się na doświadczeniu życiowym, a jak wiadomo, w tym wieku jeszcze to doświadczenie się zdobywa. Ja myślę, że nie byłoby również jakimś rewolucyjnym rozwiązaniem to, że wśród prokuratorów i sędziów byliby tacy, którzy specjalizowaliby się w zakresie pracy operacyjnej, prawda? Bo jeżeli zgodzimy się, że to jest dość specyficzny rodzaj narzędzia, który został dany policji, nie po to, żeby policja była fajniejsza, żeby miała łatwiej, tylko po to, żeby broniła społeczeństwa przed bandytami, to być może należałoby się specjalizować. Ja mówię, i to mówię właśnie jako prawnik, że bardzo często moi koledzy, prawnicy, z którymi rozmawiamy, starają się interpretować zapisy ustaw o pracy operacyjnej, tak jak interpretują kodeks karny, jak interpretują przepisy gospodarcze. Tego się nie da, dlatego że za każdym zapisem o pracy operacyjnej stoi konkretne działanie. Jeżeli mówi się o współpracy ze źródłami, tak jak tutaj wspominałeś o tym, no to praca ze źródłami polega na tym, że to źródło ma przynieść informacje, ale za tym stoi to, jak się zwerbuje to źródło, jak się z nim rozlicza, jak się odbywają spotkania. Tego nie da sobie się wyobrazić na zasadzie, że za każdym razem siadamy w eleganckiej knajpie, gościa nam przynosi dowody o jakimś bandycie, jest fajnie, bo bardzo często to wygląda, jest dużo bardziej skomplikowane, i być może to byłoby rozwiązanie, żeby i w prokuraturze, i w sądach byli ludzie, którzy się specjalizują, którzy braliby udział w, na przykład w takich dyskusjach, jak tutaj toczymy, spotykali się z oficerami operacyjnymi, wymieniali się doświadczeniami. Być może brakuje tu takiego przepływu doświadczenia i wiedzy, nie?
inspektor Maruszczerka, może to jest jakiś pomysł, żeby środowisko policyjne wyszło z takim postulatem właśnie do sędziów. Myślę, że to zaczyna się już dziać, niestety po wielu latach, ale zaczyna się dziać, bo wielu prokuratorów chcemy już właśnie prokuratorzy przydzieleni do konkretnej współpracy przy konkretnych sprawach, specjalizujący się jeden w uprowadzeniach, który już po prostu nabywał wcześniej doświadczenie w takich sprawach, inny właśnie przy tych czynnościach, które podejmowane są wspólnie z policjantami. Rzeczywiście, no, u nas jest troszeczkę inaczej, jak z wieloma takimi autorytetami naukowymi z zakresu prawa, też kończyłem prawo, rozmawiam, to na świecie przeważnie ten najniższy spośród prawniczych tych zawodów to jest właśnie adwokat, później jest prokurator, potem jest uwiecznieniem kariery tej zawodowej prawniczej właśnie stanowisko sędziego. U nas mam wrażenie, że bardzo często ta piramida jest odwrócona i wszyscy chcą być od razu adwokatami i robić pieniądze. Temat na oddzielną dyskusję i z pewnością jeszcze na ten temat będziemy w tym studiu rozmawiać. Dziękuję moim gościom, byli nimi dr Krzysztof Lidl, kolegium Civitas, inspektor Maruszczerka, Komenda Główna Policji, i nadkomisarz Marcin Miksza, były przykrywkowiec, był oficer CBŚP. Dziękuję bardzo. Dziękuję również państwu, a my, drodzy widzowie, widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia.